Marcin, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem dzisiaj w pracowni ceramicznej Marcina Kuberny, artysty, rzemieślnika, samouka, filozofa, jak się okazuje. Marcin prowadzi swoją markę Grób. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Zaraz mnie skorygujesz, tak? Dobrze. Która ma swoje korzenie w Kaszubach i rzemiośle i jest właśnie o celebracji ręcznej pracy. I mam nadzieję, że mi dzisiaj o tym opowiesz. Jestem podekscytowana, jestem u Ciebie pierwszy raz. Czuję się jak we wnętrzu Twoich obiektów, Twojej pracowni. Też tak o niej mówię ze względu na te plastyczne ściany, które tutaj różne warstwy, różnego tynku, z różnego okresu pewnie tutaj... To jest właśnie dotyk dłoni, to znaczy faktura pod moimi dłońmi, ściana. Natomiast nie wiem, czy mogę dotknąć. Delikatnie, bo są jeszcze niewypalone. Suchych, właśnie schnących, wyrobionych dłonią Marcina waz. Teraz właśnie dotykam. I to są bardzo podobne odczucia sensoryczne. Marcin, ja sobie usiądę. Jeśli jasne. Masz ochotę, to, ja wolę stać. To śmiało pracuj. Bo właśnie praca rzemieślnika to jest praca ciałem i praca dłońmi, prawda? Zgadza się. I tak też manifestujesz. Jedną z głównych wartości Twojej pracy jest właśnie to wytwarzanie ręczne. Powiedz, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego ręce, a nie głowa? Dlaczego ręce, a nie głowa? No, głowa też jest nie bez znaczenia. Natomiast ręce dlatego, że potrzebowałem uspokojenia. Pomysł na markę i w ogóle na pracę z ceramiką zrodził się w pandemii, kiedy nagle tego czasu, które zazwyczaj poświęcałem na pracę twórczą, konceptualną, było strasznie dużo, bo nie było pracy. Więc siedząc w domu szukałem czegoś, co zapełniłoby tą lukę na pracę kreatywną po prostu, na tworzenie rzeczy według mnie pięknych dla mnie. No i stąd pomysł na ceramikę, którą się gdzieś tam, nie wiem czy interesowałem, jest dobrym słowem, dobrym określeniem, która po prostu mnie inspirowała i bardzo mi się podobała. I oglądając rzeczy właśnie współczesnych ceramików, ich prace, które gdzieś tam czy w internecie, czy na wystawach można było oglądać, robiło to na mnie niesamowite wrażenie, co można zrobić, mając do dyspozycji właściwie tylko ręce, bo właśnie tak pracuję. I materiał z ziemi. I materiał z ziemi. To też gdzieś tam jest dla mnie ważne, ponieważ ja wychowałem się na wsi, na gospodarstwie rolnym. Moi rodzice uprawiali ziemię, hodowali zwierzęta i dla mnie ta bliskość z ziemią była zawsze gdzieś tam bardzo ważna i też była dużą częścią mojego dzieciństwa. No może nie był to mój pomysł na życie, jakoś niespecjalnie czułem powołanie do tego, żeby przejmować pracę na gospodarstwie, ale to też dla mnie było jakieś ważne, że ta historia zatacza koło, że ja też wracam do pracy gdzieś tam z ziemią, może w innym wymiarze, ale tak to też trochę odczuwam. Mm-hmm. Właśnie, bo ceramika jest bardzo charakterystyczną w ogóle dziedziną wytwórczości, prawda, rzemiosła. Niektórzy twierdzą, że najbardziej szlachetną, dlatego że łączy cztery żywioły tak. De facto. Tak? Mamy oczywiście właśnie ziemię, tak? Materiał, budulec. Mamy wodę, która też jest niezbędna w tym procesie. Pozwala nadawać kształt naczyniom. Dokładnie. Ziemia staje się plastyczna. Mm-hmm. Mamy powietrze, które pozwala glinie schnąć naczyniom. I mamy wreszcie ogień, który je utrwala. Tak. Co powiesz o tych żywiołach? Jak one z tobą współgrają? Który jest pierwszoplanowy? Chyba nie wiem, czy da się tak naprawdę powiedzieć, który jest pierwszoplanowy, no bo bez któregokolwiek z tych żywiołów nie byłoby po prostu ceramiki, więc one są, wszystkie są równoważne. I w tym właśnie momencie usłyszeliśmy szum wody, prawda? Tak, tak, które płyną gdzieś tutaj. Ale to jest bardzo przyjemny odgłos. Tak, no woda też mnie uspokaja. Zawsze też bardzo lubiłem, jak gdzieś tam w kulturze gdzieś daleko wschodniej w Japonii, gdzie ta woda gdzieś przepływa i ten szum pozwala się relaksować, to też zawsze było dla mnie bardzo
fajne, inspirujące i myślę, że oni fajnie to robią, że nawet deszcz gdzieś tam kierują po jakichś metalowych naczyniach, które w jakiś sposób hałasują. To też jakby jest jakąś formą sztuki. Tak, taką sensoryczną, tak, prawda? Zgadza się. Że każdy materiał, każdy element ma znaczenie. Tak, no ale można go odbierać wtedy, kiedy jest spokój i czas na jakiś przystanek, na refleksję. I tak samo jest z ceramiką. Też ta technika, którą wybrałem, czyli praca z wałkiem, właściwie to pierwsi ludzie, którzy zaczęli już w epoce neolitu lepić pierwsze naczynia, to właśnie to była ta metoda, czyli zlepianie ze sobą dwóch kawałków surowej gliny i potem ich wypalanie. To też jest coś, co potrzebuje dużo czasu i skupienia. Więc nie chciałem pracować z kołem, bo tam w moim odczuciu jest ta praca jednoaktowa. Siadam do koła i wytaczam naczynie w dość krótkim czasie w porównaniu do tego, ile czasu muszę poświęcić na zbudowanie takiego naczynia wałkiem. Więc wiedziałem, że to na pewno nie jest dla mnie. Chciałem też wrócić do tych technik właśnie gdzieś tam pierwszych ludzi. Właśnie, bo to, co mnie intryguje, to też opowieść, która jest integralną częścią twojej marki, bardzo profesjonalnie też właśnie ułożonej, tak mogłabym powiedzieć. Ona wciąga i intryguje. Intryguje mnie bardzo to, że nazywasz właśnie swoje obiekty takimi prezentami ze starego świata, prawda? Tak. Z neolitycznych właśnie kultur. Jak doszedłeś do takich form, że one dokładnie mają być takie, jakie są? No, źródło też jest na Kaszubach. To jest właściwie jedno z moich takich pierwszych doświadczeń estetycznych, jakie pamiętam w swoim życiu. Jako bardzo mały chłopiec, gdzieś nie pamiętam, to były jakieś pierwsze klasy szkoły podstawowej, pojechaliśmy na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. I tam bardzo mnie to zaintrygowało, ponieważ były tam znaleziska z jakichś wykopalisk archeologicznych, które miały miejsce w miejscowości, w której mieszkałem, w której się urodziłem. I były to popielnice twarzowe, czyli takie urny ludzi, kultury, która tam wtedy zamieszkiwała. Jest doskonała marka, która takie inspirowana jest takimi urnami. Nie wiem, czy kojarzysz tutaj taki mały wtręt. Chyba nie. Popiel. Dokładnie tak się sobie nazywa. Zapisuję, bo ja mam krótką pamięć i na pewno zapomnę, muszę to... I to jest bardzo ciekawa estetyka, która jest dokładnym jakby odbiciem, to są fotometryczne, bodajże tak to się nazywa, skany tych obiektów archeologicznych. Tak, aczkolwiek one są wytworzone za pomocą drukarki 3D. Wow, czyli to jest mariaż dokładnie, starego i nowego. Starego i nowego. Przeszłości i przyszłości. Ale jeśli chodzi o taką, wiesz, potrzebę estetyczną, to jest blisko twoich obiektów, bardzo, prawda? Blisko. I to jest bardzo ciekawe, że to też jest właśnie wskrzeszanie tej przeszłości. Tak. Dlaczego? Dlaczego właśnie? No, tak. Wydaje mi się, że po prostu żyjemy zbyt szybko. Ja też, żeby nie brzmieć jakoś tutaj jak hipokryta, bo też lubię to szybkie życie i czasami do niego wracam, ale potrzebuję też kontaktu z naturą, kontaktu z samym sobą, z rodziną, z przyjaciółmi, a to są momenty, kiedy trzeba zwolnić i wysiąść z tego pędzącego pociągu i tak trochę przystopować. I to właśnie jest... I wydaje mi się, że gdzieś tam odkopywanie tych prezentów z pradawnego świata jest takim momentem, gdzie można taki stan osiągnąć po prostu. Czyli to jest taki twój łącznik ze sobą samym. Tak, z moimi korzeniami. Z tym, skąd pochodzimy tak naprawdę. Tak, bo właśnie też kultura, prawda? Kultura tak. Materialna opowiada właśnie o naszej ciągłości tej czasoprzestrzennej. Dlatego
ją rozumiemy i mam poczucie, że bardzo szybko też w kontraście do tego, co slow, tak? Udało ci się zbudować już rozpoznawalną markę właśnie dzięki temu, że my, odbiorcy, odbiorczynie, tak, twoich komunikatów, mogliśmy się z nimi utożsamić. Cieszę się, że to mówisz, bo to gdzieś tam było moim celem. Ja też myśląc o tym, że jak zacząłem pracę z ceramiką i te moje pierwsze próby gdzieś tam powiedzmy mało udane, nie wiedziałem co z tego będzie, ale kiedy zaczęły powstawać naczynia, z których byłem zadowolony i jakaś taka potrzeba podzielenia się też z kimś innym tym, co robię, to wiedziałem, że muszę bardzo być skupiony na sobie i na tym komunikacie, który to ja chcę przekazać. I wszystkie te konta na Instagramie ceramików, których obserwowałem, są często zasypywane pytaniami, co zrobić, żeby osiągnąć sukces, jakie masz rady dla początkujących ceramików. Zapadła mi jedna taka rada, nie oglądaj za dużo. I wziąłem sobie to bardzo do serca i postanowiłem stworzyć taką markę, jaką ja chcę na moich zasadach. Bardzo wiele osób oczywiście doradza, co powinienem, w którą stronę powinienem skręcić, a może powinienem zrobić też filiżankę, a może powinienem też zrobić dzbanek do herbaty, bo to wszystko jest takie super. No i tak, oczywiście jest to super, ale to nie jest coś, co ja chcę opowiedzieć. Ja chcę, żeby to był mój rozdział i moja historia. Dlatego tak bardzo byłem skoncentrowany na tym, żeby ten przekaz był jasny. I myślę, że to jest ten przepis na sukces, że jak wiesz, co chcesz powiedzieć i jesteś w tym konsekwentny, to trafisz na podatny grunt. Tak, i absolutnie. I znajdziesz do tego też narzędzia, prawda? Bo tak. Design, sztuka są w jakiś sposób narzędziami też opowieści właśnie, jest. Naszej własnej historii, tak. Prawda? Czyli znalezienie własnej tożsamości, które zajęło ci trochę czasu, prawda? Tak, to prawda. Dzisiaj powiedziałeś przed nagraniem, jak rozmawialiśmy, że jesteś u siebie właśnie na własnych zasadach, tutaj w tej pracowni, ale w tej marce swojej, prawda? Co to znaczy, że jesteś u siebie? Też w kontekście dobrostanu, bo spotykamy się tutaj pod właśnie hasłem, prawda, dobrostanu. Co to znaczy ten dobrostan, ten twórczy dobrostan i to miejsce, do którego mnie zaprosiłeś, bo ono jest według ciebie miejscem dobrostanu. No więc cała ta moja historia i moje doświadczenie zawodowe było zawsze zależne od kogoś. Ja zawsze byłem częścią jakiejś machiny, która dowoziła ostateczny produkt. Zawsze pracowałem na zlecenie, był nade mną redaktor naczelny, szef działu mody, dyrektor artystyczny, fotograf, który też naciskał lub ciągnął w którąś stronę. Bo to powiedzmy, pracowałeś nadal, czasami to robisz jako stylista mody. Tak. I pracuję przy sesjach zdjęciowych i przy powstawaniu reklam, zarówno telewizyjnych, jak i też prasowych. Czyli ubierasz ludzi. Ubieram ludzi, tak. To też jest część pracy stylisty. Stylista też często, na przykład na sesji mody, to jest takim trochę reżyserem i to on gdzieś tam nadaje tempo i ciągnie w tą właśnie ten wóz w tą stronę, w którą chce, żeby ta jego wizja została zrealizowana, bo to nie tylko ubranie, bo stylista stwarza taki świat cały, tak, odniesień, scenę całą. Dokładnie. No? Więc zawsze byłem od kogoś zależny i ktoś ciągnął w jakąś stronę. No i ciężko być zawsze z tego zadowolonym. To jednak zawsze powodowało jakiś stres, coś, co mi się bardzo podobało. Bałem się, że nie spodoba się komuś, kto potem będzie to na którymś z etapów akceptował. Więc to środowisko bardzo jest takie stresogenne. No więc kiedy zająłem się ceramiką i mogę pracować tutaj, tak jak już powiedziałem, na własnych zasadach, i od początku do końca, od też tej myśli, która się zrodziła poprzez opowieść słowami do finalnego dzieła, które powstaje. I też wszystko jest jakąś taką moją narracją. I to ja zawsze jestem, to ja decyduję o tym, czy jestem z tego zadowolony, czy nie jestem zadowolony, czy to jest coś, co chcę komuś pokazać, czy coś, co robię dla kogoś, kto chce to ode mnie kupić, to ja tak naprawdę o tym decyduję. I to jest ten dobrostan, bo tutaj nie ma stresu.
Co za ulga. Co za ulga. Czyli to jest dobrostan na własnych zasadach. A stricte to miejsce, tak nawet pod kątem jego materialności właśnie, bo ono wygląda tak, jak chciałeś, żeby wyglądało. Tak. Opiszesz, jak wygląda? Co było ważne? Ważne na pewno było światło. Dużo dziennego światła, najchętniej z boku, które przypomina trochę takie holenderskie malarstwo. Praca w tym, jak powstają, to też dobrze się na to patrzy. Można to też tutaj pięknie sfotografować, bo ściany są, tak jak już opowiadaliśmy, jest to takie malarskie tło. Często do sesji takie właśnie zamawialiśmy tak zwane przecierki lub przecierane tła. Tutaj mam to naturalnie już na zawsze. Tak, też jest... sztucznie wydrukowane, prawda? Dokładnie. Tła, które imitowały fakturę. Tak, tutaj... trochę zniszczone zębem czasu. Tak, a tutaj jest. Wabi sabi, prawda? Wabi sabi, dokładnie. Tak, pamiętam, jak wszedłem tutaj po raz pierwszy. Ta pracownia była przez kilka lat opuszczona, nikt tutaj nie pracował, więc było tutaj dużo kurzu, pyłu, jakichś rzeczy pozostawionych przez poprzednich najemców. A miałem bardzo ważną rzecz do skończenia, bo były to wazy, które miały zostać pokazane w Paryżu, więc nie cierpiały zwłoki, więc musiałem zacząć w tym jeszcze brudnej pracowni pracować. Ale cudowne było to, że ja od razu poczułem się tutaj u siebie. Światło, wysokość tych pomieszczeń, to jak się tutaj rozchodzi dźwięk, cisza, która tutaj panuje, mimo że jesteśmy w centrum dużego miasta. Wszystko się po prostu złożyło tak, jakby to ktoś dla mnie zaplanował. Jakaś siła wyższa. Absolutnie tak. Tak to czuję, jak tutaj też stoisz, patrzę na ciebie właśnie w takiej aureoli światła. Przy bazie jesteś absolutnie w swoim miejscu, na swoim miejscu. A pociągnę cię tutaj za język, jeśli chodzi o siłę wyższą. Bo odnaleźliśmy tutaj wspólne wątki, zresztą razem z fotografką Milą Łapko. Wszyscy studiowaliśmy filozofię. Zgadza się. I to nawet w jednym mieście, w Szczecinie, tak. Do którego z Kaszą było całkiem niedaleko, dlatego tam się zdecydowałeś postawić pierwsze kroki. Dokładnie. I to był bardzo świadomy wybór. Powiedz, co ci dała filozofia i w jaki sposób ona dzisiaj uczestniczy w twoim rzemieślniczym życiu? To można określić jednym słowem. Dała mi po prostu rozwój. Uważam, że to, na jakich trafiłem ludzi na swojej drodze, to, jakie pokazali mi lektury i to, w jaki sposób o nich rozmawialiśmy, to było po prostu niekończące się pasmo rozwoju. I to jest fantastyczne, bo myślę, że nigdy w życiu nie sięgnąłbym po takie pozycje i nie przeczytałbym tego, co przeczytałem, co zmusiło po prostu wszystkie zwoje w mózgu do intensywnej pracy i to było wspaniałe. I myślę, że to, mimo że może bycie filozofem nie jest jakimś zawodem i w sumie... Jest, ja mam wpisane nawet w dyplom, prawda? Aha. I... wielu, wiesz co, ludzi zajmujących się biznesem czy brandingiem rzeczywiście kończyło filozofię, tak, więc to jest... Tak, tak, tylko myślałem o tym, że nie jest to jakaś profesja, która jest, powiedzmy, przez większość społeczeństwa rozumiana jako zawód. Nie jestem prawnikiem, lekarzem i tak dalej, tylko po prostu przeczytałem dużo książek. Zawody właśnie oparte na wiedzy i na intelekcie nie do końca są respektowane i uważane za zawód. Tak, za zawód, zwłaszcza w naszym społeczeństwie. Ale wracając do ciebie, czyli to była gimnastyka taka umysłu, wyobraźni też, prawda? Na pewno. No, myśleliśmy cały czas abstrakcyjnie. Mhm. Nie tylko intelekt jest ćwiczony, tylko myślę, że wyobraźnia, i co też mnie jakoś zbudowało. Ja pamiętam zajęcia łączące filozofię i właśnie ceramikę. Aha. W warsztacie ceramicznym, w których uczestniczyłam, które były fantastyczne, w School of Form, czyli szkole, którą też ukończyłam, która jeszcze się wtedy mieściła w Poznaniu, teraz w Warszawie. I mieliśmy za zadanie przeprowadzić dekonstrukcję formy na podstawie wcześniej przeczytanych tekstów. Ale tutaj mi się przypomina Heidegger, który pisał o tym, że forma to jest obudowywanie pustki.
I patrząc na twoje obiekty, ja to czuję, że ty obudowujesz czy tworzysz właśnie takie formy przestrzenne, zwłaszcza będąc twojej pracowni, która jest taką formą makro. Tak, to prawda. Natomiast one są bardzo pełne. To jest dla mnie niesamowite, że rzeczywiście kawałek gliny uformowany przez człowieka, czyli przez ten piąty żywioł, tak, staje się czymś autonomicznym i niezależnym. No to też taka myśl starożytna, po prostu potencjalność. Ta glina i ziemia ma po prostu potencję, żeby się zaktualizować. No i te wazy są tutaj zaktualizowane właśnie do ich, to jest wykorzystanie po prostu ich potencjału. Jak najbardziej. Właśnie dotykam wszystko teraz żywiołem. Kolejny raz. One po prostu proszą się o dotyk. Tak. Marcin, a będąc jeszcze na drodze twojej kariery, rozwoju, to, że zacząłeś tworzyć właśnie obiekty ceramiczne, nie było przypadkowe, bo byłeś zanurzony de facto też w świecie tych inspiracji estetycznych, w świecie form, tak? Pracując Jasne. Właśnie w obszarze mody. Nawet planując sesję i tworząc moodboardy do tego, jaki chcemy, co chcemy przekazać, jaką chcemy osiągnąć estetykę, gdzie chcemy się poruszać. Często na takich moodboardach też pojawiają się meble, architektura, czy właśnie też ceramiczne naczynia. To wszystko mówi o kształcie, formie, świetle, o tym, w jakim języku chcemy mówić. I więc ta praca gdzieś tam na etacie w magazynie i tworzenie setek tych moodboardów i spędzenie po prostu wręcz tysięcy godzin na rozmowach o tym, co chcemy osiągnąć, wydaje mi się, że to było mi bardzo potrzebne. Gdyby nie to moje doświadczenie zawodowe, nie byłbym w stanie stworzyć pewnie tej marki w takim kształcie, w jakim ją stworzyłem. Wiedziałem, że właśnie to, że muszę być precyzyjny w tym komunikacie, który chcę przekazać, bo język jest na tyle ubogi, język mówiony, że ludzie słyszą niby te same głoski, te same dźwięki, ale rozumieją je zupełnie inaczej, więc obrazki też są ważne, bo to też jest język. Absolutnie, są komunikatami, tak, w których wiele się mieści. Tak mówi się, to jest taki troszeczkę stereotyp, że jedno zdjęcie mówi więcej niż 1000 słów, ale ono faktycznie potrafi pobudzić wyobraźnię i zmysły, bo odwołuje się do tego, co znamy. Oko mówi to, co dotyk już wie. To dokładnie akurat napisał Johanni Palasma, fiński architekt, który właśnie zajmuje się nadal taką właśnie teorią architektury i designu w kontekście zmysłów. Ale powiedz mi, czy te formy od razu były takie, jakie sobie wymyśliłeś? Jak dochodziłeś do tego ideału? One były bliskie tego, co ja założyłem, bo chciałem, żeby były organiczne, żeby też przypominały właśnie takie artefakty gdzieś z pradawnego świata, więc te kształty amfory gdzieś były, czy krateru, te były mi bardzo, siedziały mi w głowie, ale powstają też takie naczynia, które ktoś mi powiedział, że przypominają ciało ludzkie. Ja o tym tak nie myślałem, ale jak się temu przyglądam, to rzeczywiście widzę tam Wenus z Paleolitu i gdzieś tam to mocno było, siedziało gdzieś w środku. Tak samo jak te popielnice twarzowe, które zrobiły na mnie takie ogromne wrażenie i też to, że one są z tego miejsca, w którym się urodziłem. Od początku tak wiedziałem, że chcę, żeby to były takie formy. Mhm. Czyli właśnie świadomość formy. I myślę sobie też tutaj o tym twoim doświadczeniu pracy w modzie, że to była taka dyscyplina procesu, tak, procesu projektowego. Czyli właśnie łączenie ze sobą kropek, tak, linkowanie ze sobą ludzi, pomysłów, czasami przełamywanie jakiejś idei. Tego się tam nauczyłem. Tego też, bo ja myślę, że zresztą robię to też, pisząc, tak, czy tworząc wystawy, i tutaj ta wystawa też jest tego najlepszym przykładem, że trzeba mówić odbiorcom, odbiorczyniom, pokazywać, że
pomysł nie spływa jakby z góry, czy z dołu, czy z boku. Jest rezultatem też ciężkiej, konsekwentnej pracy. Jest kompetencją i ma swoją wartość. To znaczy pomysł, do którego dojdziemy właśnie na drodze zasysania inspiracji, szukania ich, bo nawet tworzenie takiego moodboardu, czyli czegoś, co jest dopiero zestawem inspiracji, a my przełożymy. Tak, szkicem, a my przełożymy to na czy sesję, czy obiekt, prawda, ceramiczny, to też wymaga umiejętności, czasu, bo znaleźć odpowiednią referencję albo przełożyć ten swoje, też nie jest absolutnie abstrakcyjne myśli na coś, co będzie zrozumiane jako wizualne, to jest bardzo, bardzo duża umiejętność. I to kosztuje, bo chciałam właśnie się zapytać ciebie o to, w jaki sposób wyceniasz swoją pracę, bo to jest bardzo długi, tak, rzetelny, żmudny wręcz proces właśnie lepienia, formowania naczynia i ono przecież nie może kosztować mało. Czy my, mówię o tutaj społeczeństwie polskim, bo globalnie patrząc na trendy, tendencje i to, że rzemiosło i wytwórczość, kultura, sztuka w krajach, które nie dotknęła jakaś trauma wojenna czy zniszczenia, to jest kultywowane, tak? Wiemy, że praca ludzka ma swoją wartość. Jak ty się odnajdujesz w tej rzeczywistości, też po postpandemicznej, prawda? Tak, to prawda. Naczynia i moje prace powstają rzeczywiście dość długo. No, nad tymi największymi pracami, które robię, spędzam cały tydzień na to, żeby je tak naprawdę uformować. Dopiero potem zaczyna się proces schnięcia, zaczyna się proces pierwszego wypału, który też trwa kilkanaście godzin. Następnie szkliwienie i ozdabianie, kolejny wypał, który trwa kilkanaście godzin, więc ja tak naprawdę... Powiedz, ta waza, którą właśnie widzimy na wystawie, ile czasu poświęciłeś jej łącznie? Jest to tydzień lepienia, oczywiście nie 24 godziny na dobę, tylko powiedzmy taki czas normalny pracy, czyli 8 godzin dziennie. Potem, tak jak powiedziałem, już tydzień schnięcia i dwa wypały, więc to jest łącznie 2 tygodnie. Mhm. Pracy tylko na dniu. Dokładnie, właśnie, więc jak to wyceniasz? Nie musimy mówić tutaj o konkretnych cyfrach, ale właśnie, jak doceniać i wyceniać rzemiosło w Polsce? Bo to jest dość świeży teren. Tak, świeży teren. No, na pewno trzeba podsumować sobie koszty, które się realnie poniosło na wykonanie tej pracy. A część abstrakcyjna to już myślę, że jest dowolna i trzeba sobie odpowiedzieć, ile chciałbym, żeby to kosztowało. Ile uważam, że nie przesadzam albo nie doceniam siebie. Po prostu jest to, myślę, że kwestia jakiejś samoakceptacji. Mm-hmm. To jest też istotny bardzo temat w kontekście designu, ale i sztuki. Bo tutaj chciałam właśnie zahaczyć o tę granicę, na której balansujesz, bo twoje obiekty są użytkowe. Kiedyś Monika Patuszyńska, ceramiczka, artystka, powiedziała mi, że ona tworzy bardzo takie konceptualne już prace, aczkolwiek nadal mają otwór i trzyma się tego otworu, bo on jej daje taki wentyl, że to jest jednak obiekt. Przepustka do świata designu. Dokładnie, że to jest przepustka do świata designu. Jak jest u ciebie? Czy to jest design, czy to jest sztuka, czy to jest rzemiosło, czy to jest wszystko naraz? Wszystko naraz, bo ja też sobie tą przepustkę zostawiam i te prace są wypalone w taki sposób, w takiej temperaturze, poszkliwione w środku, że jeśli ktoś ma na to ochotę, może wlać do nich wody i trzymać w nich na przykład kwiaty.
Ja te prace, które zrobiłem dla siebie i które mam u siebie, one są po prostu jakimiś obiektami. Tych nie poszkliwiłem, bo wiedziałem, że nie będę napełniał ich wodą, więc traktuję je trochę jak takie mini rzeźby. Więc myślę, że to jest jakiś balans też pomiędzy tymi dwoma światami. Choć mam teraz w głowie, w czasie wakacji zrodził się pomysł na projekt może bardziej artystyczny i bardziej instalacyjny, ale to jest jeszcze jakaś nieodległa przeszłość, ale jeszcze niezaktualizowana. Mhm. A jeśli chodzi właśnie o rozwój marki, tutaj aspekt artystyczny, wiemy, że się coś szykuje, a taki bardziej użytkowy, planujesz inne formy? Inne formy na pewno tak, natomiast nigdy nie będą to rzeczy stricte użytkowe. Zawsze będzie to jakiś balans pomiędzy sztuką a designem czy rzemiosłem. Mm-hmm. Nie myślę o czarkach do herbaty czy talerzach. Jest tak wielu artystów, rzemieślników, którzy robią przepiękne rzeczy. Myślę, że ta sfera jest zaopiekowana. Ja sobie pozostawiam tutaj ten swój komfort nadal cenię i będę po prostu tworzył naczynia, które gdzieś tam czasami też same mnie prowadzą. Mhm, tak, bo właśnie podążanie za materiałem czy za formą też jest umiejętnością, która wychodzi z czasem i w trakcie pracy, tak. Prawda? Tak, szczególnie pracując z takimi dużymi formami. W pewnym momencie glina, masa ceramiczna, która jest plastyczna, już ona też podlega prawom fizyki, więc naczynia potrafią się odkształcać i gdzieś tam uciekać we własnym kierunku. Trzeba potrafić to opanować w dobrym momencie, żeby naczynie się po prostu nie rozpadło i nie zniszczyło. Mhm. Glina też nie lubi bardzo geometrycznych, prostych kształtów, więc tak. Tutaj tobie sprzyja. Tak, ostre krawędzie szybciej schną i to powoduje, że może tam pękać, mm-hmm. tam gdzie nie ma pękać. I to też potrafi zniszczyć całą pracę wielu dziesięciu nawet godzin. Właśnie, a jakieś spektakularne błędy zdarzyły ci się? Pośpiech był spektakularnym błędem. Postanowiłem wsadzić do pieca prace, które jeszcze nie wyschły tak jak powinny, czyli całkowicie. Wydawało mi się, próbowałem sam siebie oszukać, że te prace są jeszcze, że są tylko zimne, a nie wilgotne. No i jak otworzyliśmy piec, okazało się, że wszystkie wybuchły. Więc to nie była jedna praca, tylko było to 6 prac, więc tych roboczo godzin było wiele i wiele. Smutno mi było. Naprawdę poczułem się, że nawaliłem i że nie mogę pozwolić poddać się presji czasu i tego, że ktoś naciska rzeczy coś szybciej. Więc ten czas, który jest nieubłagany. Jest priorytetem, nauczycielem, tak. Prawda? Uczy tej pokory. I to chyba taka największa zdobycz. No właśnie, a pod stopami mamy cudowną kamienną podłogę. Chodzę sobie tutaj i czuję też, mimo że jesteśmy w centrum Warszawy, klimat południa. Tak. Ty również jesteś zafascynowany południem, bywasz tam. Tak, prawda? Bywam często i na długo. W tym roku udało się spędzić tam 1,5 miesiąca i był to też super czas na znów na jeszcze bardziej można zwolnić, jeszcze bardziej można wyhamować. No ale też Sycylia jest taką kolebką ceramiki, tam inspiracji jest wiele, nawet jeszcze pozostałości wielkich greckich świątyń, które tam powstały, czy w okolicach Agrigento, czy Selinunte, to są spektakularne wielkie greckie świątynie, można poczuć się jak na Akropolu, to też jest ważne. Absolutnie, pamiętam swoją wizytę na Akropolu i to było wręcz metafizyczne odczucie. Tak. Ja uważam, że mamy przywilej nawet, że możemy tam pojechać i to zobaczyć. To jest jakieś niesamowite, że te świątynie nadal stoją. I
można poczuć też zasadność w pewien sposób mi stawiania religii wysoko. Wysoko na wzgórzu z widokiem na miasto i na spektakularną przyrodę i na zakłady rzemieślnicze w dole, bo tak też przecież miasta, osady ludzkie były konstruowane, prawda? Że gdzieś tam to wytwórstwo można powiedzieć było solą ziemi i solą społeczeństwa, tak. Fundamentem. Widzę, że dokładasz kolejny wałek. A powiedz, dlaczego taka technika? Bo przecież można ceramikę uprawiać na wiele różnych sposobów. Jasne. No to też te inspiracje ze starożytności, że tak powiem, jeszcze sprzed wynalezienia koła. A głównie dlatego, że chcę ograniczać technologię do minimum. Więc oczywiście wypał wymaga technologii. Piec to nie jest żywy ogień, ognisko, palenisko, więc... I są piece elektryczne. Tak, są elektryczne, gazowe. Ja wypalam w piecu elektrycznym. No i przede wszystkim dlatego, że mogę kontrolować warunki, w jakich naczynia są wypalane, i to jest ważne do tego, żeby wiedzieć, że one nie będą przeciekały i że będą miały taki kolor, jaki ja chcę osiągnąć, więc to wszystko jest jakby zaplanowane, więc tej technologii się nie pozbędę, a resztę też tylko dłonie. Nie chcę używać koła, prądu. Uważam, że to i pozwala mi się relaksować i właśnie pozwala, żeby powstawały takie naczynia, jak ja sobie zaplanowałem. Ograniczenia wyzwalają. Tak. Albo zasady, które sobie wyznaczamy. Dokładnie, prawda? Bo koło też jest jakimś ograniczeniem tak naprawdę. Praca na kole, są to czynności raczej jednoaktowe. Siadam do koła i muszę wytoczyć naczynie, które w tym jednym momencie, prawda? A tutaj mogę rozłożyć to na dłuższy okres czasu, mogę coś przemyśleć, mogę coś, jeśli coś mi się nie uda, mogę to jeszcze naprawić, a na kole jak naczynie się rozpadnie, no to glinę trzeba poddać recyklingowi i zacząć od początku. Już po wszystkim. Tak. Właśnie. Powiedz jeszcze, bo bardzo mnie to interesuje. Dzieci intuicyjnie czują dobrostan. Mhm. Co robił 10-letni Marcin, żeby czuć się w dobrym stanie? Czytał książki. Czyli opowieści. Tak. Mhm. Tak, czytałem książki. Teraz sobie też przypomniałem, oglądałem programy przyrodnicze, byłem zafascynowany przyrodą i zawsze jako dziecko wydawało mi się, że będę przyrodnikiem, że będę zakładał długie kalosze i brodził w wodzie albo pływał kutrem gdzieś po Arktyce i badał kryl. To były gdzieś tam takie moje marzenia i wyobrażenia. Nawet jak składałem papiery na studia, to też złożyłem na oceanografię, dostałem się tam, ale było jakaś chwila, ktoś za mnie zdecydowało, że jednak stwierdziłem, nie, że to nie dla mnie. No tak, mamy nieskończenie wiele scenariuszy tak naprawdę, które mogą się zrealizować. Ale tak podsumowując, to mam poczucie, że łączysz te wątki, które ciebie fascynowały, czyli opowieść, działanie na wyobraźni, podróże i działanie też z żywiołami, prawda? To tak wszystko gdzieś się spotyka w tym, co robisz dzisiaj. No, myślę, że to też jest część tego sukcesu, że ja nie chcę nikogo oszukać. Naprawdę robię to w zgodzie ze sobą i to sprawia mi ogromną przyjemność. To jest jakiś, to właśnie z tego chaosu po prostu wyłania się waza. W zasadzie chyba postawiłabym tu kropkę, prawda? Tak. Z chaosu wyłania się waza. Brzmi jak po prostu filozoficzno-rzemieślniczy, jednoaktowy poemat, ale z możliwością rozwinięcia nieustannego. Dziękuję ci bardzo, ja Marcinie. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia w różnych opowieściach rzemieślniczych i ceramicznych.